Moi drodzy, dziś kręcimy najszersze Q&A i to wcale nie dlatego, że nie mamy scenariusza na dzisiejszy odcinek, tylko po prostu chciałybyśmy odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania, bo już nigdy tego jeszcze tego nie zrobiliśmy. Na przykład najbardziej nurtującym Was pytaniem jest, jakie mamy telefony. Jeśli interesuje Was, jakimi modelami telefonu wykonujemy wszystkie swoje zdjęcia, to zostańcie z nami na dłużej, bo już powiemy to pokazać. na końcu filmiku. Nie, także musicie wszystko obejrzeć, żeby się dowiedzieć, jakie to są telefony. A tymczasem zapraszamy Was na najszersze Q&A. Ej, a ze mną się strzelisz? To już pokazałam, że takie szczere, że napój, znaczy nie było puste. Zaczynamy. Olu, pierwsza twoje pytanie. Ale zimna woda. Trenowałyście jakiś sport? Jak tak, to jakie było wasze największe osiągnięcie? No ja miałam osiągnięcia wojewódzkie. Ale co trenowałaś? Ty trenowałaś konno? Bieganie i jazdę konną. No to we wszystkich brałam udział w zawodach. No i tenisa długo trenowałam, z 8 lat. Naprawdę? No. To ja nie wiedziałam o tym. A to może pogramy kiedyś? Nie, bo ja nienawidzę grać w tenisa. Ja też grałam w tenisa. Byłam zmuszana jak mała dziewczynka. Naprawdę? Ja bardzo lubię grać w tenisa, ale nie wiem, potrafię jakoś super zajebiście. Ja tańczyłam i pływałam. I byłam raz... Ty pływałaś? Ja pływałam, byłam tylko... Od 6 lat do 12 pływałam, ale później zaczęłam się tak jakoś dziwnie rozbudowywać, bo wiesz, pływanie rozbudowuje ręce i się wygląda później jak babochłop, więc rodzice stwierdzili, o nie, to już czas się tak rozbudowałaś, że zahaczyłaś o działkę sąsiadów i rodzice już ci nie pozwolili. Dokładnie, barami wychodziłam i... Czy Nadia ma TikTok? Nie, Nadia nie ma TikToka, chciała założyć, ale stwierdziła, że to nie dla niej. Stwierdziłam, że zbyt wiele, za dużo czasu to zajmuje i... Nie, to jest bardzo, to jest bardzo pochłaniające. No, czasochłonne i takie angażujące tak, w ogóle medium, nie? Tak, 15 sekund nagrania, ale musisz nagrywać z pół godziny. Czy jesteście w końcu razem, bo jedni sądzą, że to, a inni, że nie? Ale czy jesteśmy razem? Odpowiedzcie sobie sami. Czy znacie swoje rodziny? Czy Nadia zna rodzinę Oli? I czy... Myślałam, że swoje. Jak to swoje? No, że ty znasz swoich rodziców biologicznych. Tak, znam swoje. Tak, ja znam rodziców Nadii i Nadia zna moich rodziców. Czy Nadia jest z Michałem? Jestem z Olą, więc jak mogłabym... Nadia się tego całuje z Michałem, ale jest ze mną. A jest, byłaś zazdrosna, jak widziałaś, jak się całuje z Michałem? Bardzo. No zrobiłam tak jak oglądałam. No. Ale powiem ci, grubo tam poleciałaś. Nie spodziewałabym się po tobie czegoś takiego. Musiałam. Może się spodziewałam. No, może tak. Ile państw odwiedziłyście i jakie? Ja teraz już nie pamiętam ile, ale liczyłam, ostatnio było 31. 31 Nadia więcej, bo Nadia zwiedziła całą Europę. No i tak z 56 wychodziło 57, wszystkie w Europie, plus tam trochę azjatyckich, no i te Stany wspólne. Tak, ja właśnie Azji jeszcze nie zwiedziłam, ale mam zamiar w tym roku ją podbić. Planujecie gdzieś wspólny wyjazd, bo ciągle podróżujecie osobno. Właśnie dzisiaj z Nadią siedziałyśmy i Nadia mówi tak, a może byśmy pojechały razem do Stanów? Boże, zapomniałam, że to powiedziałam, no ale tak powiedziałam. A, czyli po prostu ja już się tak napaliłam, ona... Ja byłam po kawie, wiesz. Rzuciła to tak mimochodem, żeby mi się po prostu miło zrobiła, teraz już nie pamięta. Na pewno jakiś wspólny wyjazd w tym roku, na pewno jakiś będzie. A Paulina, jak masz na drugie imię? Aleksandra. No mam na drugie Paulina. Ty masz Marianna. Tak. Patrz, po tylu Q&A już się nauczyłaś. Uwaga, to było fajne. Jaki jest wasz ideał mężczyzny? 8 cech idealnego... Jest 8 cech idealnego mężczyzny? Nie, no nie musi być 8. Nie, musi być troskliwy, zabawny, niegłupi, operatywny, obrotny, kochający, miły dla innych ludzi, nie jakiś... dla mnie nie musi być miły dla innych ludzi. Nie, no musi być, idziesz do rodziców, aby... Moi rodzice chcą, żeby ktoś był inteligentny. No, to, że inteligentny, miły, to tam to jest niepotrzebne. No dobra, ale jak... Nie, dla mnie musi być kreatywny i mieć umiejętność abstrakcyjnego myślenia. To jest najważniejsza cecha, no. Cały jak się dogadujecie poza kamerą? Poza kamerą możecie zobaczyć, jak się dogadujemy, bo nagrywamy się telefonami. Lubić owocowe koktajle. W czym? W jakimś odcinku był... Ale było w jakimś odcinku. Czy Nadia jest zazdrosna o Justina Biebera? Co? może to Hailey napisała. Czyż Hailey Baldwin, nie, Hailey Bieber official. Teraz ja chcę coś zadać. Ile czasu trwa nagranie na przykład 10-minutowego, Jezu, nie mogę mówić dzisiaj i to wypiłam wodę, naprawdę. 10-minutowego filmiku. Już mówiłyśmy to 50 tysięcy razy, ale trwa około 2 dni po 8 godzin. Albo czasami jeden dzień, 2 godziny. No. 4 godziny, jak się uwiniemy, albo jak nas gonią terminy. Plus oczywiście montaż i inne poprawki, na przykład dotknięta. I tyle. No ogólnie zazwyczaj 2 dni po 8 godzin. Ile między wami jest różnicy wagowo? Chyba teraz tyle samo ważymy. Tak. No. A teraz, moi drodzy, teraz już nie ma żadnej różnicy, bo przez 2 miesiące Nadia jest moją rówieśniczką.
A, no właśnie, więc mamy nawet tyle samo lat. Boże, dokładnie. To się zgadza. Siostry! Od czego jesteście uzależnione? Ja jestem uzależniona od gier komputerowych, dlatego w nie gram. Jestem turbo uzależniona. A ja? Jakbym zaczęła dzisiaj grać, to bym za 2 tygodnie byście mnie zobaczyli. Dlatego w ogóle nie dotykam. Ja jestem uzależniona od niektórych ludzi, których próbuję odciąć. Jakie macie sposoby na nudę? Nie wiem, co to znaczy się nudzić. Też. Ola też nie, no. Nie, totalnie nie. Ostatni raz nudziłam albo się... Albo nie mieć celu w życiu na przykład. I takich ludzi na przykład nie wiedzą, co chcą robić w przyszłości. No, jak rozmawiałam z taką dziewczyną, która miała 18 lat. Ludzie naprawdę tak mają, że tak. Nie wiedzą, co chcieliby robić. Ja od zawsze wiedziałam, co chcę robić. I tak robią sobie różne... Miałam 3 lata, to ja wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam za dużo zawsze. Za dużo miałam pomysłów na siebie, a miałam tylko jedno życie, także zawsze wiedziałam, co chcę robić i w sumie robię to, co chcę, tylko w innej formie. Też byś mogła mieć tak, że przychodzą do ciebie ludzie w kolejce się ustawiają, ty mówię tak, ty robisz to. No dokładnie, no. Bo już dla siebie nie mam więcej. A jak nie wiecie, to wchodzicie na www. Przeciętne cele w życiu i po prostu to robicie. Jak podchodzicie do hejtu? To jakieś takie... Boso. Czy planujecie założyć rodzinę w przyszłości? Planujemy. Ja ostatnio mam... Ostatnio cały czas... Jak byś dała dzieciom na imiona? Ja. Mi się bardzo podoba męskie Alex. Chociaż nie chciałabym mieć nigdy synka. A w filmie zawsze jak gry jakiegoś kutasza, to udaje na imię Alex. No właśnie. A dziewczynka podoba mi się Lena, Julia i Basia. To są moje 3 ulubione imiona. A ty? Chciałam, żeby syn miał na imię Klaus albo Indy po Indiana Jonesie. A jedno dziewczynka dziecko. Jeszcze nie myślałam, w sumie chciałam, żeby tak się później troszeczkę urodziła. Kochanie, jak jeśli to oglądasz, to się jesteś pierwszym dzieckiem, to poczekaj jeszcze 12 miesięcy. Nie, tutaj... Dlaczego załutuszyłyście kanał? Zachorzyłyśmy? Bo nam się dam. No. Jejku, ale sztampowe pytania. Czy planujecie, żeby jakaś nowa osoba doszła do Beks? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że... Jest tu że jedna. Macie w chłopaka i świetnie, macie super związek i w ogóle chcecie mieć dzieci. Macie już 50 dzieci. A on mówi dzieci. Nagle, a może poeksperymentujmy, weźmy kogoś jeszcze. A może, może ktoś by to się do nas prowadził, no to... I co mówicie? Oczywiście! Czy miałyście kiedyś czerwony pasek w szkole? Miałyśmy chyba pewnie obie przez wszystkie nigdy lata nie miałam klasy. Paska. Ani razu nie miałam Naprawdę? Paska. Ani razu nie miałam paska. W żadnej klasie, żadnej szkoły. Nigdy nie miałam czerwonego paska. Żartujesz sobie? Nie, nie miałam podstawówce? Nigdy paska. Nie, nigdy nie miałam paska. Co ty? Wow. Co ty? Ja zawsze miałam zachowanie tam poprawne. Ale my to ja napisane. No nie, to ja raz nie miałam zachowania. Raz nie miałam paska w pierwszej liceum, a i w trzeciej gimnazjum. No. Moi drodzy, nie sugerujcie się paskami. Ze wszystkich egzaminów można mieć maksy z gimnazjalnego, kompetencji, z matury, z każdej maksy. I później można osiągnąć taki sukces jak no Nadia bez paska. Dobra. Czy jest między wami kłótnia o rolę? Tak, Ola by chciała uprawiać rolę, ale ja jej zawsze zabieram pług. I muszę ręcznie uprawiać rolę. Nie, zazwyczaj się dogadujemy. Tak. Jakby zawsze jest to takie intuicyjne, u nas nie ma czegoś takiego. No, nie ma... no chyba, że jest coś, na przykład wejście do wody, ale wejście do wody, albo jestem chora, albo trzeba albo się rzucenie sosem. Albo się urodzić sosem, a Nadia się boi sosu i po prostu wymieniamy się. Nie robimy sobie pozłości. Czasami. Myślicie kiedyś o tym, żeby zamknąć kanał? Ale... To wyobraźcie sobie, że macie dziecko, już dobrze i pójdzie, ma... I go zabijacie, dostało się na Harvard, a wy topicie, wrzucacie do stopni. A już wszystko osiągnęło, co mogło, to trzeba dobrze idzie, to nie lepiej dmuchać na zimne, żeby przypadkiem wiecie, nie wyrzucili go z Harvard. Nie wiadomo, co wrzućmy je do studni. Czy chciałybyście mieć jakąś moc? I jaka ona by to, jaka by to była moc? Ja chciałabym przenosić się w czasie. Na przykład mogłabym sobie pójść do kolektury, zobaczyć jakie numery były i wygrać w totka. To jest moim zdaniem bardzo przydatna moc, albo na przykład nie popełnić błędów, które popełniłam i nie... No, tak. A ty? Zapamiętywać wszystko, co przeczytam. Ty wszystko pamiętasz. No właśnie nie, 10% wszystko. Mi brakuje, więc chciałabym do 10% jeszcze mieć, żeby już tak wszystko długo pamiętać. Gdybyście mogły pojechać do, lub polecieć gdziekolwiek, to gdzie by to było? Księżyc. Ja bym nie chciała na Księżyc. Fajnie, jakbym zobaczyła. Zobaczyłabym. Wszystkich subskrybentów bym wreszcie zobaczyła z góry. No. Ja bym chciała do Nowej Zelandii albo do Australii. Ulubione miejsce, w którym razem byłyśmy? Bardzo mi się podobał ten trip do Las Vegas. Fajnie, ale to w odchłaniach naszych umysłów, bo tak. Ty mówisz o tych wycieczkach. Podobał mi się spacer z Nadią po Las Vegas, było bardzo fajnie. Fajnie było. Bardzo fajnie. Macie jakieś dziwne nawyki? Ola, pomimo, że już dobrze widzi, to nadal ma nawyk przymykania oczu, zanim ta osoba tak, do niej właśnie. Dojdzie. Ludzie, którzy są nie na bieżąco, mam operację oczu, już widzę wszystko, więc teraz jak wam nie odmacham lub się do was nie uśmiechnę, to celowo, że was nie widziałam. Jak chce się coś wytłumaczyć, to biorę włosy za ucho. Tak, to, no. Tak, zawsze tak. I bardzo często się maca za włosy, zatyka się za włosy. Linki czy Godlewska? Linki.
Państwo linki. Czy zachowujecie sobie, czy wyrzucacie wszystkie dotychczasowe scenariusze? Moi drodzy, czy wiecie, że one nie są... Patrzcie, to jest scenariusz! Zachowuję go! One nie są w formie fizycznej, one są w internecie i nie wyrzucamy ich. Albo czasami są w formie myśli złożonych w kupę. Są niezwerbalizowane po prostu, ale ja zawsze mam ten scenariusz. Gdzieś jest. Gdzieś mam. Gdzieś schowany na przykład w części potylicznej. Zrobić jakiś straszny albo bardzo śmieszny filmik, bo ja mam tak, próbujemy cały czas. Śmieszny, próbujemy, ale wychodzi straszny. Salamine. Czemu nazywacie się tutaj Beksy? Tutaj bez Beksy, na YouTube Beksy. Słuchajcie, mnie to bardzo, bardzo ciężkie. Wam. Ale nie, poczekajcie, nie możecie mówić nikomu. Czasami niektóre nazwy są zajęte. I wtedy musicie zrobić na przykład. Dodać jedynkę. Ola 01. Albo dodać Nadiowa Patch, było. Bo robiłaś dawno, dawno Instagram, nie? No tak, ale też się, wiesz, Nadia nie łączy się bezpośrednio z Nadiowa. A. No nikt nie wpadł na to. Kreatywne. No, że na przykład jakbyś sobie zrobiła Olowa, to może by nie było. Nowakowa, na pewno by nie było. Ulubiony aktor, Olu? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? DiCaprio, kocham go, kocham go. Zadzwoń do mnie. Leo. Wiem, że no, lubisz młodsze. Leo, nie wiem, czy wiem, że lubisz młodsze, ale... Ja już mam odpowiedź Oli na to pytanie. Pies czy kot? 100% kot. Ej, uwaga. Na naszych pierwszych nagraniach podeszłyśmy do restauracji. Restauracji, czym... to było to jest bardzo dużo powiedziane. To było Buda po prostu. Z kiełbasą. Z kiełbasą. I zapytałyśmy, czy możemy tam nagrać dwie scenki. I nie będzie widać Budy, tylko ich frytki, które już kupiliśmy. Powiedzieli nam, że nie. No. A dzisiaj? A dzisiaj co? Chcieliby, żebyśmy tą kiełbę reklamowali. A my też.